tak śpiewaliśmy, On dobry jest. Wyszedłem tutaj do przodu, bo Duch Święty chciał, żebym coś powiedział i myślę, że spora ilość osób powinna to usłyszeć. Duch Święty mi powiedział, ludzie nie mogą zrozumieć i uwierzyć, że jestem dobry, jeżeli nie uwierzą i nie zrozumieją i nie doświadczą, że ich kocham. Ludzie nie są w stanie zrozumieć, my nie będziemy mogli uwierzyć w to, że On jest dobry, jeżeli nie zrozumiemy, nie uwierzymy i nie doświadczymy, że On nas kocha. Bo jakże ktoś może być dobry, jeżeli mnie nie kocha? Widzisz, największego objawienia, jakiego możesz w życiu doświadczyć, to doświadczenie i objawienie miłości Ojca. Nie ma większego, bardziej pełnego mocy objawienia, które by cię bardziej zmieniło, jeżeli dostaniesz tą powódź i lawinę miłości Ojca do swojego życia. Nigdy nie będziesz taki sam. Gdzie ja widzę, że miejsce zrozumienia tego, że On kocha mnie i ciebie, jest punktem wyjścia do wszelkich innych rzeczy, o którym Biblia nam mówi. Wiecie, często ludzi napędza gorliwość. Za długo na gorliwości się nie da zajechać. Często motywuje nas chęć życia uświęconym życiem, ale bez zrozumienia miłości Ojca bardzo szybko się zmęczysz. Wielu natomiast jest zmotywowanych tym, że żniwo wielkie, ale robotników mało i idą i głoszą, ale jeżeli nie będziesz miał objawienia miłości Ojca, to jaką Ewangelię będziesz głosił? Punkt, w którym w swoim życiu zrozumiesz miłość Ojca, zmieni twoje życie. Wiecie, często jest taka reakcja, że jeżeli jest tłum, to się nie wartościuje jednostki. Kiedy, wiecie, ja uwielbiam widzieć tłum ludzi, ale Bóg mi pokazał was jako jednostki i jak cenni jesteście. Wiecie, Bóg do mnie powiedział, naprawdę, każdy z nich na tym miejscu cenny. Każdy jeden cenny. Wiecie, że w moim sercu jest chęć do głoszenia o ogniu, o przebudzeniu, ale Bóg mnie na chwilę zastopował i powiedział, nie pójdziemy dalej, dopóki nie powiemy sobie o mojej miłości. Wiecie, każdy z was, kto przyszedł na to miejsce dzisiaj, każdy, ale kiedy mówię każdy, to nie myśl o wszystkich innych oprócz ciebie. Ty, osoba cenna, która tu przyszłaś, każda dziewczynko, każdy chłopczyku, każdy mężczyzna, każda kobieta, jesteś cenna. I Bóg nie kocha innych bardziej niż ciebie. Ale wiecie, my już tak mocno znamy 3,16 Jana, że my nie rozumiemy, co tam jest napisane. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy w to Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pomyśl sobie. Uwolnij teraz swoją wyobraźnię. Trzy osoby, jeden Bóg. Wyobraź to sobie. Trzy osoby, jeden Bóg. I wyobraź sobie, jeszcze przed stworzeniem Adama i Ewy, On kształtuje cię w swoim sercu i decyduje, że pewnego dnia zrealizuje się Jego projekt serca i się zmaterializuje i stworzył człowieka. Pokolenia płynęły i płynęły.
i stworzył Ciebie. On Cię już zaplanował tysiące, tysiące, tysiące lat temu. Ale zaplanował Cię, że staniesz na swoich nogach tu i teraz. Ale pomyśl jeszcze na chwilę, cofnij się w tył. Trzy osoby, jeden Bóg. To tylko w duchu uchwyć. Jezu, będzie trzeba zapłacić cenę. Dlatego, że kiedy ich stworzymy, oni się od nas odwrócą. I przez setki lat będziemy realizować plan przywrócenia ich z powrotem do siebie. Mam pewien plan, ale jeden, który mam, tyczy się Ciebie, Jezu. Będziesz musiał zejść tam i przybrać ciało i kości. Stanąć pomiędzy nimi. Być odrzuconym, wzgardzonym i zostaniesz ukrzyżowany najgorszą śmiercią i przelejesz swoją krew, która wykupi ich i odbierze klucze śmierci i odbierze możliwość diabłu panowania nad nimi. A Jezus mówi, będzie mnie to wiele kosztować. Duchu Święty, jeżeli pójdziesz ze mną i po trzech dniach swoją mocą wzbudzisz mnie z martwych, razem damy radę. I Ojciec mówi, don, zrobione. Wiele lat później w Betlejemie rodzi się dzieciątko. Rośnie i 30 lat przygotowuje się do dzieła, które zmieni historię ludzkości i zaczyna swoją służbę. Przez 3 lata dokonuje tyle cudów, zmienia tyle ludzkich żyć, przemienia tyle pokoleń formę ziarna, że Biblia mówi, nie byłoby możliwości i miejsca na papierze, aby spisać to, czego dokonał Jezus. I wtedy po 33 latach, 3 lata w służbie, zostaje ukrzyżowany. Chłostają go, jest biczowany i Biblia mówi, że Jezus był jedną wielką raną. I ja zastanawiałem się, co znaczy, że Jezus był jedną wielką raną. Ale Rzymianie mieli taki zwyczaj, że jeżeli pomiędzy jedną raną, jednym zacięciem, a drugim było mniej niż 2 centymetry, oni klasyfikowali to jako jedną ranę. A Biblia mówi, że Jezus był cały jedną wielką raną. Oznacza to, że na Jego ciele nie było nawet mniej niż 2 centymetrów przerwy pomiędzy ranami i ciosami, które zostały Mu zadane. Pomyśl sobie Jego twarz, Jego miejsca intymne. Kiedy oni go biczowali, tam lała się krew, tam się po prostu rwało mięso. On był nie do poznania, jego twarz była tam nie do poznania. Się nie dało rozróżnić, kto tam jest. To była masakra. To była masakra, której nikt z nas nie zniósłby oglądać na własne oczy, byś nie dał rady na to patrzeć. Ale miał jeszcze siłę, żeby na krzyżu powiedzieć, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Powiedział, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Wykonało się. I wtedy trzęsienie ziemi, ciemność, cała natura odzwierciedla to, co się tam wydarzyło. Całe stworzenie odczuło, co stało się z Jezusem. Jezus zstąpił do piekła. Wyobrażam to sobie, jak skontrował diabła. Wyobrażam sobie, jak diabeł musiał być zaskoczony. Mówi, przecież ja Cię zabiłem. A Jezus mówi, nie, mnie się nie da zabić. Ja jestem życiem. Ja jestem zmartwychwstaniem.
Ja odbieram Ci dzisiaj klucze i nie masz więcej władzy, by do po Tobie deptać. Jesteś nikim. Ale mało tego, dam jeszcze moc dla Kościoła i udzielę im mego ducha. I nie zostawię ich sierotami, ale uczynię ich moimi synami i córkami. I kiedy Ty dzisiaj staniesz z zamkniętymi oczami przed Jego obliczem, nie musisz się wstydzić. Nie musisz się czuć odrzucony. Moglibyśmy polemizować o odrzuceniu, gdyby nie było krzyża. Ale krzyż był. Było miejsce przekleństwa. Było miejsce, gdzie On zawisł i złamał moc przekleństwa. Złamał ducha sieroctwa. On nam nie dał tego sieroctwa. On dał nam synostwo. On dał nam dziedzictwo. On dał nam swoje DNA. I mało tego, po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy chciałoby się rzec, Jezus, zrobiłeś już wszystko. Jezus mówi tak, ja zrobiłem wszystko. Ale teraz ja odejdę. I przyjdzie inny pocieszyciel, który nie będzie ograniczony ciałem, ani czasem, ani dystansem. To Duch Święty. I wtedy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich oni oczekiwali. Oni czuli się, że zostali sami, bo nie było z nimi Jezusa, a Duch Święty jeszcze nie został dany. Oni wtedy mogli czuć się i powiedzieć: Panie, gdzie jesteś? Ale Biblia mówi, że nagle powstał z nieba jakby szum gwałtownego wiejącego wiatru. I Duch Święty stąpił na nich i ich wypełnił. Biblia mówi, że jesteśmy zapieczętowani pieczęcią Ducha Świętego. Jego pieczęć jest na Tobie. Jeżeli się na nowo narodziłeś i oddałeś swoje życie Jezusowi. I część Bożego posiewu, Boży Duch, ten sam, który Biblia mówi, że bada nawet głębokości Boże. Dzisiaj ten sam Duch, który unosił się nad powierzchnią wód, zanim powstał Adam i Ewa, ten sam Boży Duch, który stąpił w postaci gołębicy na Jezusa, ten sam Duch Święty, który stąpił w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, ten sam Duch Święty, niezmienny, doskonały, jest dany dzisiaj dla Ciebie, aby mieć z Tobą intymną relację. Czy my możemy tu mówić o jakimś odrzuceniu? Wiesz, gdzie jest problem? Jest bitwa o Twoje myśli. Jest bitwa o Twój umysł. Diabeł miażdży Cię myślami. On tym samym, co miażdżył Jezusa, miażdży nas. Próbuje. Z czym diabeł podszedł do Jezusa? Ja jestem przekonany, że diabeł przemyślał podejście do Jezusa na pustyni. On nie wyciągnął byle jakiego bajeru. I on mówi do niego: po trzykroć, jeśli jesteś Synem Bożym. On mu na dzień dobry chciał podważyć jego pozycję wyjściową. On mówi, jeżeli ja go tu chwycę i podważę mu base, jeżeli podważę mu fundament, to go mam. I mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym. Jeżeli jesteś Synem Bożym. Pomyśl, jaka po prostu uda, jaki fałsz. Jak możesz przyjść do Syna Bożego i powiedzieć, jeśli jesteś Synem Bożym? Jezus mówi, oczywiście, że jestem, ale mam dla Ciebie newsa. Ty dziś jesteś córką i synem Boga żywego. I kiedy Jezus do Ciebie przyjdzie, do Twojego życia, to pamiętaj, kto czeka w kolejce. Wróg, aby Ci powiedzieć, jesteś sam. Zobacz, nikt Cię nie szanuje. Wszyscy Cię odrzucili. Nikogo nie obchodzisz. Powiem Wam, miałem taki czas, że poprzez ciąg wydarzeń, który był w ostatnich miesiącach, przyszedłem w takie miejsce w modlitwie i mówię: Boże, dlaczego jestem w tym aspekcie sam? Dlaczego nie mam choćby jednego w tej chwili obok mnie po ludzku człowieka,
który by mnie zrozumiał. I wtedy ojciec mi odpowiedział bardzo wyraźnie: a czy ja ci nie wystarczam? A czemu nie liczysz mnie? Zobacz, my bardziej chcemy mieć obok siebie pewność, że jest jakiś człowiek, który nas trzyma za ramię, niż świadomość faktu dokonanego, że On jest po naszej stronie. Biblia mówi, jeżeli ci ziemscy ojcowie potrafią być dobrzy dla swoich dzieci, to o ileż bardziej ja, Ojciec Niebieski, jestem doskonały w swoich dziełach dla moich dzieci. I kiedy ty to zrozumiesz, to twoje zrozumienie wynikające z objawienia, każde zdanie jest teraz ważne, twoje zrozumienie wynikające z objawienia przebije balonik Bożej miłości nad twoje życie. Bo my poprzez swoje niezrozumienie i swoje fałszywe postrzeganie Bożej miłości zamykamy drzwi do tego, aby Jego miłość mogła nas dotykać. Dlatego, że Bóg jest nieograniczony, ale my poprzez swoje nieprzemienione myślenie zatrzymujemy rzeczy, które zostały dla nas już dane. A wiecie, z czym każdy z was się zmierzyć musi? I się mierzy każdego dnia? Z myślą taką: a czy ja zasługuję? A moje pytanie jest: czyś ty zwariował? Oczywiście, że nie zasługujesz. Nikt z nas nie zasługuje na krew Jezusa? Na dziesiątki batów w plecy? Na czyją śmierć zamiast ciebie? No ty nie zasługujesz. Ja też nie. I choćbym nie wiem, ile ludzi dla ludzi zwiastował i ile konferencji bym nie poprowadził i ilu ludzi bym nie uzdrowił, ja na to nie zasługuję. To nie jest tak, że On mi dał kredyt, a ja teraz muszę udowodnić i spłacić, bo takie myślenie ma większość nas na tej sali. On mi dał, a ja teraz jestem dłużnikiem. On mi dał za darmo, no tak, za darmo, ale ja teraz muszę coś udowodnić. Co ty chcesz udowodnić? Jedyne, co udowodnisz, to, że ci nie wyjdzie. Nigdy nie udowodnisz mu, że zasługiwałeś. Nigdy. Przenigdy. Jedyne, co możesz zrobić, to żyć w dziękczynieniu. To, co było dzisiaj mówione w czasie uwielbienia. Dziękczynienie. Dziękczynienie. Ale jak uwolnić dziękczynienie, jeżeli nie ma zrozumienia miłości Ojca? Za co będziesz wdzięczny? Bo jeżeli noga nam się podwinie i popełnimy błąd, to wtedy rodzi się w nas myślenie: ja już nie zasługuję. I wtedy nie przychodzisz tak odważnie prosić do Ojca o rzeczy, o które prosiłbyś, gdybyś na przykład tydzień pościł, czytał Biblię i się modlił. I po poście bardziej odważni jesteśmy, żeby prosić, a jak nie pościmy, nie czytamy Biblii, się nie modlimy, to już nie prosimy. To ja mam pytanie, czy my prosimy w swoim imieniu i nazwisku, czy mówimy w imieniu Jezusa? No bo jeżeli my chcemy zasługiwać, to wtedy módlmy się w imieniu Jakuba Kamińskiego, w imieniu Marysi, w imieniu Kamili, w imieniu Tomka. Ja w imieniu Jakuba, Ojcze, wstawiam się. No bo przykładasz swoją miarę, że ja zasługuję, więc jeżeli badamy się w ten sposób, to mówisz: okej, jeżeli ja dziś zasługuję i czujesz, że dziś zasługujesz, to znaczy, że ty jesteś tym pośrednikiem do Ojca. I mówisz: Ojcze, w imieniu moim do ciebie przychodzę. Ale przecież to jest fałsz. Dlatego my mamy ten problem dziś w XXI wieku, że jesteśmy tak obeznani w hasłach chrześcijańskich, że my je klepiemy co dwie minuty, a nie rozumiemy, co klepiemy. Kiedy my mówimy w imieniu Jezusa, to Jego krew przykrywa twoje wszystkie dziwne rzeczy. Dlatego zawsze, kiedy się modlimy i przychodzimy do Ojca, mówimy w imieniu Jezusa. Kiedy się modlimy o rzeczy, mówimy w imieniu Jezusa. Kiedy ja chcę pójść do wysoko postawionego człowieka, to ktoś mnie musi tam wprowadzić. I ja mówię: wiesz, przyszedłem, bo Pan taki i taki mnie tutaj przysłał, podał mi numer, ja powołuję się na Pana takiego i takiego. Znacie takie sytuacje, gdzie ktoś cię na patencie gdzieś wcisnął? Jezus cię na patencie wcisnął w ramiona Ojca i ty nie próbuj szukać innego patentu. Nie szukaj.
bo nie ma. Musimy to zrozumieć. Miłość Ojca. I teraz oddamy ten czas jeszcze zespołowi, aby prowadził nas w tym kierunku takiego wyciszenia, takiego bycia w Bożej obecności, ale i możesz siedzieć, możesz stać, możesz klęczeć, możesz leżeć. Ale zadaj sobie pytanie, czy ty rozumiesz, czy ja rozumiem dzieło krzyża? Czy ja rozumiem moc krwi Jezusa Chrystusa? Czy ja ufam Jezusowi, czy swojemu uświęceniu? Bo my mamy żyć uświęconym życiem, ale nie pokładać nadziei w naszym uświęceniu. My mamy być gorliwi, ale nie budować naszej tożsamości na gorliwości. My mamy Bogu służyć, ale nie budować naszej siły na służeniu. A to jest różnica. Kiedy ktoś przychodzi i służy w kościele, w jakiejś służbie, nie wiem, uwielbienia, porządkowej, sprzątania, witania gości, czujesz się, że coś robisz dla Pana. Jeżeli to sprawia, że czujesz się lepiej i bardziej kochanym, to zostaw tą służbę jak najszybciej i się ogarnij. Bo jeżeli ktoś Cię przypadkiem zdejmie ze służby, bo coś, to Ci się tożsamość skończy i będziesz miał problem. Musisz być cały czas w zrozumieniu, nie przez to, co robię, nie przez to, ile się modlę, nie przez to, ile czytam Biblię, nie przez to, ile razy pojawiam się na modlitwach. Jestem kochany. O namaszczeniu i ocenie za namaszczenie pogadamy wieczorem. Ale ja teraz mówię o sprawach miłości Ojca. Miłość Jego jest niezmienna. Ale powiem Wam jeszcze coś, bo może ktoś nie do końca w to wierzy. Tamtych na zewnątrz, którzy są jeszcze niezbawieni, On też kocha. Co innego, że oni nie odwzajemniają. Ale On nie kocha mnie bardziej niż ateisty. Wierzysz w to? Oj, tu niektórzy widzę idą pod górę w tym momencie. Byś przyprowadził mi człowieka, który pisze książki i potwierdza te dziwne doktryny i byś postawił go tu koło mnie i byśmy zadali pytanie, kogo Bóg kocha bardziej? Jakuba czy tego wynalazka? Co byś odpowiedział? Mówię Ci, i to jest właśnie dla nas nie do zrozumienia, bo tak działa nasz umysł i nasze serce, a inaczej działa umysł Boga i Jego serce. On kocha tych dwóch agentów tak samo. Tak samo. Tak samo. To nie znaczy, że toleruje jego styl życia. To nie znaczy, że zgadza się na jego doktrynę. To nie znaczy, że zgadza się na grzech w jego życiu. To nie znaczy, że toleruje grzeszność, ale go kocha. I my musimy to zrozumieć. Bo bez tego nigdy nie wyśpiewasz z serca dobry jest. Więc kochani, zamknijmy swoje oczy teraz. Wpadnij na kawkę do taty teraz. Do nieba. Jezus. Cześć. Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczań, a także będziesz widział zapowiedzi przyszłych wydarzeń służby Nations on Fire. Natomiast gdyby zrodziło się w Twoim sercu pragnienie bycia partnerem służby Nations on Fire, gdybyś chciał wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to pod tym filmem w opisie jest link, który odniesie Cię do naszych social mediów, w których będziesz mógł dowiedzieć się więcej o tym, co Bóg wkłada w nasze serca, a także o planach na przyszłość. Do zobaczenia, trzymaj się.